Witajcie moi drodzy. W branży gier komputerowych od jakiegoś czasu można zaobserwować wzrost popularności grami free to play. Twórcy gier zauważyli, jak wiele zalet ma takie dystrybuowanie swoich produktów. Ma ono wiele zalet, a jak wiemy, nie wszystko jest idealne, mają też swoje wady. I właśnie w tym materiale postanowiłem zaprezentować wam wszystkie za i przeciw, jakie udało mi się znaleźć na temat gier free to play. Zapraszam. Zaczniemy pozytywnym akcentem, czyli zaletami. Po pierwsze, darmowość. To chyba jedna z najważniejszych cech, bo nikt nie lubi przecież wydawać pieniędzy. Jeżeli chcemy, to nie płacimy, jeżeli chcemy, to możemy wydawać hajs na jakieś mikropłatności, mikrotransakcje. Jest to jedno i to samo, ale mniejsze. Wszystko zależy od naszej woli. Po drugie, grywalność. Połączona wraz z darmowością daje naprawdę korzystne efekty popularności. Niektóre gry FTP dorównują wielkim produkcjom. To jest duży atut, ponieważ pokazuje to, że nie trzeba wydawać hajsu na gry, żeby zagrać jakiś solidny, fajny tytuł. Po trzecie, brak nudy. Specyfika gier FTP polega na tym, aby rozgrywka była odpowiednio długa, a gracz odczuwał przyjemność z jej ciągłości. Dlatego mamy teraz tyle patchy, które możemy pobrać, które wprowadzają wiele nowego do świata gry. Po czwarte, oplułem mikrofon. Po czwarte, multiplayer. Czy jest coś piękniejszego od rywalizacji z innymi graczami? Jeśli jednocześnie możemy porównać swojego skilla z innym graczem i wyzwać go na pojedynek. Dla mnie to jest zaleta, jednak myślę, że ci, którzy preferują grę samemu w single playerze, czują coś zupełnie innego. Zalety zaletami, ale to, co najbardziej wkurza w grach, to właśnie jej wady. Po pierwsze, mikrotransakcje. Irytuje czasem mnie fakt, że zabiję mnie gościu, który ma wykupione masę perków i bonusów, a ja muszę ganiać to swoją marną zbroją i ginąć. To jest naprawdę bardzo irytujące. Po drugie, technologia graficzna takich gier jest zwykle na niskim poziomie. Chociaż ostatnio zaczęło się to nawet zmieniać. Przykładem jest Skyforge, którego grafika naprawdę mnie urzekła. Jednak głównie jest tak, że te gry są tworzone dla masy, dla wielu, wiecie o co chodzi, nie wiem jak to powiedzieć, dla masy. Są gry masowe właśnie, o, proste. Dlatego ich wymagania w sumie nie mogły być wysokie, bo to mijałoby się z celem. Jednak moim zdaniem to jest jednak jakaś wada. I po trzecie, te gry cholernie uzależniają, bym powiedział, że są jak jakieś małe narkotyki. Czasem trudno mi się oderwać od monitora, gdy gra oferuje mi jakieś kolejne misje, kolejne ciekawe zadania do wykonania. Spędza niby fajnie, że gra jakoś angażuje nas właśnie w rozgrywkę, wciąga nas, jednak jeśli będziemy siedzieć przed monitorem więcej czasu niż to by było konieczne, to powoli ta zaleta, pozorna zaleta, może zmienić się w wadę po prostu. W komentarzach napiszcie, jakie jeszcze wady i zalety widzicie w tego typu grach, lub skomentujcie te, które ja wymieniłem. Szczególnie jestem ciekaw, co myślicie o mikropłatnościach, bo myślę, że to jest taki ciekawy temat i dosyć kontrowersyjny właśnie. Także piszcie w komentarzach, łapkujcie też i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Na razie.